To jest pytanie o wybory prezydenckie, ale w 2025 roku. Boheński 2025. Już pan taką witrynę sobie zarezerwował w internecie? Nie, nie zarezerwowałem takiej. Chciałby pan zastąpić Andrzeja Dudę? Nie mam tego rodzaju aspiracji. Nie mam takich planów, nie przygotowuję się, nikt ze mną o tym nie rozmawiał. Pan nie ma ambicji prezydenckich. Na prezydenta Polski oczywiście, ale przynajmniej na razie, przynajmniej nie w przyszłym roku. Uważam, że jest bardzo wielu liderów na prawicy, którzy mogą spokojnie ubiegać się o ten urząd. Na przykład? Na przykład Mariusz Błaszczak, Beata Szydło, Elżbieta Witek. A kogo by pan widział? Gdybym ja miał wystawiać kandydata? Tak. Myślę, że pan premier Błaszczak by był bardzo dobrym kandydatem. Na prezydenta Polski. Zgadza się. Świetny pomysł.